Teraz będzie rzecz bardzo przydatna, konserwacja cięciwy. W tym wypadku mamy naszą ulubioną antylopę. Ma w dobrym stanie cięciwę, leciutko zaczynają pojawiać się na niej włoski, co nie powinno mieć miejsca. Żeby temu zapobiec, użyjemy wosku. Rozprowadzamy niedużą ilość po cięciwie we wszystkich miejscach, które pracują. Pomijamy sploty, pomijamy uszy, pomijamy owijki. Nie dotykamy tego absolutnie woskiem, to będzie wtedy tylko przeszkadzać. Tylko część pracująca. I niedużo tego bierzemy. Możemy rozprowadzić go palcami, szmatką. Chodzi, żeby go rozgrzać, żeby on wszedł w włókna cięciwy, żeby się po prostu mniej zużywały, mniej ścierały. Każdy fragment rozpracowujemy w palcach. W tym momencie połowę pracy mamy za sobą. Zostaje nam tylko zdjęcie nadmiaru wosku i tak zwane uczesanie cięciwy. Używamy do tego owijki albo nitki dentystycznej. Nada się idealnie. Zakręcamy raz w porywach do dwóch na cięciwie. Im dłuższa, tym wygodniejsza. Zakręcamy nawet na palcu, żeby się nie zsuwała i robimy jeden ruch do przodu. I tak naprawdę sprawa załatwiona. Cięciwa gotowa do użycia. Będzie żyła dłużej. Jeżeli któreś z tych informacji wydały się przydatne, coś z nich wynieśliście, macie z tego jakikolwiek profit, zostawcie łapkę w górę, tam na dole macie subskrypcję, ewentualnie oczywiście możecie wejść na profil. Serdecznie do tego zapraszam. Jeżeli są kolejne tematy, które chcielibyśmy poruszyć, chcielibyście się czegoś dowiedzieć ode mnie, napiszcie. Przedstawimy, pomożemy. Jeżeli taka możliwość będzie, będą chętni. Zawsze będzie coś nowego, coś dla Was, bo dla Was jest ten program. Pozdrawiam.